Cześć! Z tej strony Squido, a to jest kolejny, czyli 60 dzień naszej epickiej serii dziennika z Minecraft. A jak? Dzisiaj, z tej właśnie okazji jestem bez, bez hełmu. 60 odcinek. Tak, Squido pokazał swoją twarz z okazji 60 odcinka dziennika z Minecraft. No i co, dzisiaj znowu poenchantujemy, Tylko z tymi enchantami jest ja pewien problem, ponieważ jedni z Was twierdzą, że najlepsze są te krótkie enchanty. Inni znowu, że te najdłuższe. Jeszcze inni, że dobre są te na całą linię. Więc na ten temat są różne opinie. A jakiego ja sobie wezmę? Weźmy sobie enchanta na przykład. Na przykład takiego. Oto. Hmm. Długiego? Takiego? I ciekawe, co się trawi w tym oto I mamy ochronę 3 oraz niezniszczalność 3. No kurczę tak. Chwila! Niezniszczalność 3! To jest najlepszy enchant, ale ochrona powinna być 4. Uff. Ale dobra! Mamy powiedzmy, że dwa, dwie pieczenie na jednym ogniu. I to dosyć takie, no spoko, bo niezniszczalność sobie wstawię do łopaty na przykład, okej? Okay? Nie będę miał łopaty już taksową, niezniszczalną. A w dodatku w tej książce mi zostanie jeszcze odporność, co mogę sobie wstawić do zbroi na przykład, no i jest, git, to mi się podoba. Z tak patrzę na ten enchant, no bo wiecie, ja chciałem fortunkę, a przyszedłem z na to, że znajdę fortunę, ale patrzę ten enchant, no, kurde, no, już ich będzie, okej. Okay? Jako takie pocieszonko, to całkiem spoczko. Jak patrzę na te enchanty, to mamy, o, uderzenie, okej. Okay? Mamy tutaj też ochronę 3, więc jak je sumujemy, to będzie ochrona 4. Właśnie sprawdzę, czy da się tak sumować. Czy to trzeba na jakimś, jakiejś zbroi trzeba będzie. Czy da się tak? Da się tak! I to jest całkiem tanie, bo to kosztuje 9, nie? Więc ja myślę, że najpierw sobie, Chwila, przecież można sumować wszystkie książki, można zrobić książkę ze wszystkimi możliwymi enchantami. Eee, nie no, tak, ale tak się nie da ze wszystkimi możliwymi, ale da się tak... Dobra, zmienię nazwę to już pięć więcej. Kurde. Dobra. Więc. Książka epickości. Księga epickości. Ech, więc te enchanty sobie na dzisiaj może już odpuszczę, tylko wiem, że... Okej. Okay. O, tutaj mamy ostrość, mamy ochronę przed podniskami, to jest na te eee, To jest powinno nazywać ochrona przed strzałami, czy jakoś tak Balisty... balistyczna, no W każdym razie wiecie Ochrona przed balistyką, czyli przed strzałami, szkieletami, no a tylko przed szkieletami tak właściwie Tutaj mamy Ciernie, boże, to jaki to jest kijowy enchant, ja nie wierzę Przez ciernie to, ale możemy do sobie do jakiejś tam zbroi kiedyś wsadzić, okej? Okay? Powolne opadanie. O, wow! To on się przyda do hełmu z morestawonogów. To on się przyda na pająki. I. W coś jeszcze? Chyba nie. Chyba tak jakoś nie. Tutaj mamy całkiem fajny ten A, uderzenie! Możemy wstawić do mojego epickiego łuku, który znajduje się. Tutaj. Uderzenie, wait, tutaj się wstawia to przecież. Tak! Kosz zaklęcia 15! Ale dzięki temu będę mógł odrzucać różnych przeciwników. Ale chyba sobie z tym poczekam do czasu, kiedy zdobędę taką drugą księgę z uderzeniem. No, i do tego. Ja się tutaj wszystko tak ładnie świeci. Dorzucimy jeszcze te, okej. Okay. Okej. Okay. Niedługo będziemy mogli sobie wiele rzeczy tak normalnie ogarnąć. Tak myślę nad tymi też enchantami, których nie użyję do mojego daksowego eku. To sobie jest, użyjemy. Myślę, że będzie taki jeszcze więcej nam trafi po drodze enchantowania. Eee, który jest mój. Nie, ten jest taki słaby. <gry> Okej. Okay. A znowu mój łuk to mój łuk. No i tak. Weźmy sobie. E, może stworzymy już tą sobą łopatę, o której tak mówiłem, albo nie, albo to zostawię na kolejne odcinki, a dzisiaj, dzisiaj sobie najpierw musimy to EQ wyczyścić, nie, ten łuk jest epicki, ten łuk jest taki sobie, że może zostać, a te łuki, patrzcie, co zrobię, połączę te łuki, i jak Squidow marnuje, nie wierzę, i połączę te, i jeszcze weźmy sobie, a dobra, nie mam nic więcej, okej. Okay. Znowu jak na jakiś prawie pełny łuk, Hmm. Okej. Okay. Mamy tu gdzieś płomień czasem. Płomień, płomień, płomień. Nie no, płomień to nie wypada przecież. Ale mam taki z dwoma enchantami, nawet taki dwa nowy z dwoma enchantami. Spoko. Szkoda, że płomień nie wypada z tych szkieletów. Bo byśmy mogli mieć do jakiegoś innego łuku. Ale takie też zaspoko. Przecież płomień 1 to jest maksymalne ulepszenie dla łuku Ale dla tych dla... Znowu dla mnie czas jest płomień dwa czy to się nazywa jakoś inaczej, nie? Znowu przy mieczu. Miałem kiedyś taki miecz, nawet w tej serii, ok Dobra, ale sobie łuki może odniesiemy. O oh, nice! To mi się podoba. Że tutaj mamy te łuki. Ale to już tak jest za mało, żeby je ze sobą łączyć. Ja tu potrzebuję tego, tej prawie wystakować do full, żeby je ze sobą połączyć, okej? Okay? Żeby nie marnować miejsca, ponieważ połowa miejsca nauki zapełnione, co ja będę z nimi robił? Serio? Przecież tyle mam tego miejsca już zapełnione, że ja nie mam pojęcia, co mam z nimi zrobić. To jest masakra, zdecydowanie dużo. Też na kości mamy prawie połowę oraz na strzały no też to jakoś idzie, tylko że problem jest w tym. Największy, że... <laughs> że na łuki to naj... najbardziej idzie to miejsce, okej? Okay? Zdecydowanie powinni zmniejszyć drog łuków. Kto jest za łapka w górę? Dobra. Powiem wam też ciekawostkę. Okej? Okay? Ciekawostka, od Squida, tylko... Gdzie ja podziałem właśnie moje ziemniaki. Tutaj są moje ziemniaczki. Moje pyszne ziemniaczki. Później mamy jeszcze arbuski. No i to nam w sumie wystarczy. Powiem Wam teraz ciekawostkę na temat jedzenia. Chodźmy gdzieś się przejść. W takim razie... Jakie ciekawe miejsce ja tu znam. Znam może. Hmm. To miejsce jest wystarczająco ciekawe. Dobra, chodźmy się przejść na przykład tutaj i powiem Wam ciekawostkę Minecraftową na temat jedzenia, której za moich czasów tak raczej nie było, chociaż nigdy do tego zbytniej wagi nie przykładałem. Ale wiele się zmieniło od kiedy ja tu żyję w tym Minecraftowym świecie. I na przykład teraz, jeśli sobie zjemy a na przykład tego arbuzika, ok, dajemy go sobie do full. Pochodzimy troszkę. Wytłumaczę to Wam na praktycznym przykładzie, żeby było ok, bo to praktycznie każdy z Was zauważył, ale założę się, że mało osób o tym tak naprawdę wie, bo ja o tym nie wiedziałem, więc Wy mogliście też nie wiedzieć. A chodzi o tak zwane nasycenie. Nasycenie przy jedzeniu. I to w Minecraftie jest, no jest akurat ważne. Powiedzmy sobie, ok? Jednak jest. No i dobra, widzicie, że już mi powoli ubywa. Powoli mi ubywa, ponieważ zjadłem arbuza, co nie jest najgorszym wyborem. Dobra, już mi tak strasznie ubywa tego jedzenia, że żal patrzeć. Więc teraz, dla odmiany, zjedzmy sobie na przykład stejka który jest jedzeniem z wyższej, jakby, jakby z lepszymi wartościami odżywczymi, o lepszym nasyceniu, dlatego też da nam lepsze efekty. I to będziemy mogli obserwować. Przejdźmy się gdzieś, może tutaj jesteśmy w tej krainie kwiatów, akurat jest tu pięknie, same tulipany, houstonie, te czosnki a to są te, mm, chwilę, zapomniałem Bezy, a, bezy, spoko To bezy kojarzę też To, to są te houstonie właśnie, prawda? Ta houstonie Niezapominajki też były, o, creeper Róże, no nie, to są nie róże czy znaczy, tak, znaczy, chwilę, co to jest? Mak, a, spoko to jest Mak. Wcześniej to ten kwiat się nazywał, wcześniej, zanim wprowadzili te kwiaty, to on się nazywał Róża. Czy jakoś tak. W każdym razie coś z Różą. Miał wspólnego. Przejdźmy się gdzieś tutaj. No i jak widzicie, pomimo tego, jak długo to trwa, to już długo, jak sobie tutaj chodzę, nie? I dopiero teraz zaczęło mi ubywać jedzonka. I powiem wam, Słoneczniki na horyzoncie. Nie, please, nie bij mnie szkielecik, nie! Co ja ci zrobiłem? Powiem wam taką ciekawostkę właśnie. Że są tak jakby... Jest kilka... Boże, nie, no wszyscy mnie tu gonią. Wszyscy mnie chcą zabić. Jestem teraz otruty na 30 sekund, no super. 30, tak. I wszystko chce mnie zabić. Najlepiej ta się schowam, żeby nie zginąć, ok? Dobra, ale przynajmniej w spokój mogę do Was pogadać. Hello! A weźmy to jeszcze pochodnie walniemy. No i powiem Wam coś takiego, że im lepsze zjemy jedzonko, tym dłużej. E, tym dłużej po prostu nie będzie ono schodziło. Będzie ono pełne, będzie się. Bardziej, jakby powoli. będziemy bardziej powoli głodnieć. Ok? To jest tak, jakby sens całego tego odcinka, który Wam chcę przekazać. Im lepsze jecie jedzenie, tym bardziej będziecie pojedzeni, najedzeni i tym mniej głodni do. A do najlepszego jedzenia w Minecrafcie należą oczywiście befsztyk, Tutaj właśnie z krowy mięsko Steak, czyli mięsko Z... Ze świnki Oczywiście No i jeszcze jest marchewka Tylko niezwykła marchewka Złota marchewka No i te trzy jedzonka właśnie mam takie Takie naj... Taką najwyższą wartość spożywczą Co ciekawe, co mnie zaskoczyło najbardziej Ziemniak. Tak, zwykły to ziemniak. A nawet pieczony są na równi z takim właśnie... O, arbuzem. Zdecydowanie one są na równi. Przynajmniej tak piszę na słynnej oto Wikipedii, którą może sobie każdy z was sprawdzić. Ja pamiętam, że gdzieś, gdzieś tutaj był kiedyś kanią tylko... Nigdzie go nie widać, okej, okay? tylko że tam mamy jedno źródło lawy, tutaj mamy drugie źródło lawy. I co mam tutaj? To mam daje? daje w sumie dwa źródła lawy i zero kanionów. Dobra. A propos tego kanionu, ja sobie to jeszcze ogarnę kiedyś, przy okazji. Bo, jestem pewien, że tu był gdzieś ciekawy kanion, który moglibyśmy zwiedzić. A teraz nigdzie go nie mogę znaleźć. A, chodźmy go poszukać. Jej, widzę Edzia! Ja go, ja go chcę zabić, Edziu, Nie uciekaj. O, że nadmiecza nie mam, ale jestem z siotą. Oje, a piernicze. Edward! Trafiłem go dwa razy z tego. Zabiłem, zabiłem, ale nie mam. Dlatego przyda mi się grabiesz! What the fuck, pięć Creeperów w jednym miejscu. Dobra, za szybko to schodzi. Chyba muszę wstejka zjeść zaraz. O Boże, gdzie ja się wybrałem na taką podróż? Gdzie wszyscy chcą mnie zabić? Wszyscy chcą mnie zabić, dobra. Zabiłem Edzia, z którego nie było perły. Fajny deal. Co tutaj mamy ciekawego? Szczerze, to chyba nigdy wczoraj części świata nie byłem. Dlatego teraz są lagi i świat renderuje. Oh, no. A to dobrze, bo tu potworów nie ma, ok? Przynajmniej tyle dobrze. Tam jest kolejne źródło lawy, znając życie. I dlatego tam nie idziemy. Idziemy sobie w tą stronę. Ja się chyba nie zgubiłem. o Creeper zniknął. Widzieliście to? Był! Szedł sobie w swoją stronę i zniknął. A to Creeper. Dobra, spadamy stąd! No, nie udało mi się wyminąć zombiaka. Spadamy w tą stronę, okej? Okay? Jakoś coś się uda. Zquido błądzi, błądzi, błądzi i nic nie wywielbłądzi. Skido chciał tylko pokazać wam jak działa jedzonko. To jak szybko znika, gdy się zje ziemniaka? I to jak szybko znika, Kto jak powoli właściwie znika, gdy się zje coś, in, coś z wyższej klasy, tak jakby. Jakieś specjały, typu właśnie befsztyki, steki lub złote marchewki. Po takim czymś na pewno jezonko znika powoli. Tu jest ciekawe miejsce. Dobra, ale my mieliśmy się wybrać w inne ciekawe miejsce. No, nie zabijać mnie. Ja chcę żyć. Dobra, zgubiłem się chyba. No nie, szkielety. No. One były zakamuflowane w tej wysokiej trawie. To jest po prostu horror. Okej okay. Ale znowu mi zaczęło znikać jezonko i ja już nic na to nie poradzę. O, widzę tam światło. Dobra, tam mieszkam. Dobra. Jakoś tam może mi się uda przedostać? Nie no, nie ma innej opcji. Dwa Edzie w jednym miejscu zabiję obu. Edward, czekaj. Bijemy oba na raz! Jestem szalony. I am crazy boy. Perła! Tak perły, ale dobra, jedna perła zawsze spoko, na trzy Edwardy. Muszę sobie mieczek z grabieżą załatwić, bo do zabijania tych ETKów. Bo. Bo to mi się na pewno przyda. A mam grabież, tylko wystarczy sobie do miecza wstawić. I to będzie na pewno dla mnie korzyścią. Okej, okay, uciekamy stąd. Gdzieś w jakieś spokojne miejsce. No, są trzy szkielety! Aaaa! Wystrzeliły na mnie trzy strzały jednocześnie. Ja pierniczę. Dobrze, że się włączył. Filip, to, to są te moje góry, czy nie? To są te moje góry. Ciekawe. Cześć! Z o, nie, och, no, 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 goni, 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 nie? Nie, goni mnie. Goni mnie! To z tej strony! Gdzie ja patrzyłem? No, szkielet, będzie strzelał! Ale dobra. Myślałem, że strzeli mnie w creepera, i to była taka masakra. A jednak nie. Gdzieś tam na bok mnie wystrzelił. Więc nie ma tragedii. Dobra, dzisiaj sobie tak hasałem po polach. I opowiadałem o jedzeniu. Myślę, że wstawię Wam piramidę w opisie filmu. Znaczy link w sumie do Wikipedii, gdzie to jest dokładnie opisane. Ale myślę, że Wam wystarczająco wytłumaczyłem o tych najlepszych jedzeniach i o tych zwykłych. Do najbardziej zwykłych jedzeń należy ciasteczko oraz ciasto, takie zwykłe ciasto. A najbardziej jedzenie, które wygładnia. To jest. E, ten. Jak on się nazywa? Taki. No to spająkę, co wypada w każdym razie. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to coś, co wypada z pająka. Najbardziej wygładnia. Okej, okay, więc nigdy, nigdy, przenigdy tego nie jeste Oraz jeszcze jest mięso zombie. To są dwa najbardziej wygładniające pokarmy. Można też doliczyć zwykłe ciasto, ponieważ, no, jest mało efektywne po prostu. Kurczak! Dobrze, że nie, bo musiałbym go zabić. Nie chciałbym kurczaka w domu. Okej, okay, więc jednak żyje, jednak mi się udało przeżyć. Mam w dodatku jedną perłę, więc ten odcinek uważam za udany, co prawda. Mieliśmy perła do perły. Mieliśmy iść sobie zrobić z podłogą. E, z właśnie... z półpłytkami. W mojej epickiej. Jakże w farmie. A tam jedna osoba napisała mi też, że mam 10 kości w ekshipunku, i dzięki temu mam teraz te ziemniaki, ok? Więc naprawdę dzięki Tobie, że napisałeś mi tych kościach w ekshipunku, bo abym wrócił na górę. A tak to wróciłem z ziemniakami i mogłem sobie je upiec, no i mogłem je jeść. Oprócz tego, że jedzenie ma określoną. Określone punkty z serduszka, te właśnie głody przywraca, nie? czy tam jak to się. Kiedyś to były serduszka ja tam grałem w Minecraft, kiedy jeszcze jedzenie przywracało serduszka. Nie wiem, czy ktokolwiek z was te czasy pamięta, ok Ale teraz jedzenie przywraca właśnie te głody utkach kurczaka, czy jakby to tam można było nazwać. Ale oprócz tego, oprócz ilości, którą dane jedzenie przywraca właśnie tych głodów, to każde jedzenie ma jeszcze określoną wartość nasycenia i o tym też pamiętajcie, biorąc pod uwagę to, co będziecie jeść w swojej Minecraftowej diecie. Tak więc, to jest na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że jakoś mi się udało poprowadzić ten odcinek. Naprawdę fajne enchanty się trafiły. Teraz to dopiero dostrzegam. Jestem z tego zadowolony. No i zobaczymy się znowu jutro. Bo jutro jest taki fajny, epicki dzień... Zwanym, zwany nowym rokiem, a ja wam życzę wszystkiego dobrego. W, w nowym... Nie, jutro jest Sylwester, ja pierniczę. Ja to rozpocząłem nagrywanie tego odcinka przed północą, a teraz jest północ, tak patrzę na datę 30, spoko, więc jutro jest dopiero Sylwester, ludzie, ok? Tak więc, tak to jest być no life'em. Widzimy się jutro, na razie, patrz cześć!